Cześć, tutaj Paweł Tyburski i Jerzy Szewczuk. A dziś pokażemy Wam 7 poziomów, jak przejść od osoby początkującej na pump tracku do zaawansowanego rajdera. Etap pierwszy, czyli pozycja. Zobaczcie u Jureczka, pięknie rozprostowane łokcie i rozprostowane kolana, czyli ma maksymalny zakres ruchu, żeby pochłonąć przeszkodę. Dzięki temu może zejść na sam dół i maksymalnie się rozprostować, tak? Czyli dzięki temu pochłania największą muldę. A teraz jeśli byłby, zegnij się troszeczkę, jak był taki troszeczkę podgięty, to zobaczcie, że on po prostu sam dobrowolnie zabrał sobie miejsce do pochłaniania muldy. Tego nie chcemy, tak? Czyli, czyli ogólnie taka podstawowa pozycja to jest całkowicie rozprostowane ciało. Dalej przechodzimy do przodu. Zobaczmy na kokpit i głowę. Głowa patrzy przed siebie, tam gdzie jedzie i do tego mamy brodę nad mostkiem. Staramy się mieć cały czas brodę nad mostkiem, o ile nie wykonujemy jakichś ruchów. Hamulce, zazwyczaj jest tylko tylny hamulec i można mieć ten jeden palec na tylnym hamulcu. Jak mamy już ogarniętą pozycję, to przechodzimy do poziomu drugiego, czyli jak w ogóle pompować, dociskać rower. To jest absolutna podstawa, jest nawet w samej nazwie pump track, tak? To jest trasa do pompowania. Według mnie najprostszym sposobem na nauczenie się pompowania jest znalezienie muldy z takim długim, płaskim zjazdem. To nie musi w ogóle być na pump tracku, to równie dobrze moglibyście zjechać tam na bok na ziemię. To będzie tak samo dobre. Chodzi o to, żebyśmy skupili się na przećwiczeniu samego ruchu pompowania i nie myśleli o niczym innym. Więc jak pompować? Wyobraźmy sobie, że najeżdżam i chcę docisnąć ten zjazd. Moim celem przy jakiejkolwiek prędkości, nawet wysokiej, jest to, żeby ani przednie, ani tylne koło nie oderwało się od ziemi. No ale jak mam to zrobić? Przede wszystkim najeżdżając na taką muldę albo jadąc prosto, w tym miejscu powinienem być już w takiej maksymalnie pochylonej w dół pozycji. Zobaczcie, że moja broda jest bardzo blisko, nie wiem, 10 cm od mostka. Tak samo moje biodra są prawie że maksymalnie przy siodełku. I teraz z tej pozycji chcę rozprostować się w mojej drodze na dół. W ten sposób tworzę docisk, który sprawia, że rower cały czas styka się z ziemią. Spróbuję Wam to teraz tak zwizualizować. Najeżdżam skulony i teraz płynnie rozprostowuję i ręce, i nogi. Czyli w ten sposób właśnie wypompowałem to przejście. No i z im większą siłą, szybkością, dynamiką to zrobicie, tym więcej prędkości uzyskacie od właśnie tego wypompowania. Teraz pokażę, jak już to powinno faktycznie wyglądać. Więc do treningu najlepiej, gdybyście sobie znaleźli miejsce, gdzie możecie dać tak 2-3 korby, a potem macie tylko jednego garba do stłumienia. I to jest bardzo ważne, żeby to właśnie był jeden garb, żebyście nie próbowali od razu robić za dużo, bo wtedy głowa nie ogarnia tylu nowych rzeczy naraz i nie możecie się faktycznie skupić na tej jednej ważnej rzeczy. Więc zaczynamy. Tak, 2 korbki, dolna pozycja i całkowite rozprostowanie na dole, maksymalny ścisk na górze. Teraz przechodzimy do etapu trzeciego. Etap trzeci, czyli teraz staramy się połączyć pompowanie z jednoczesnym odciążeniem roweru na wjeździe. Czyli w tym miejscu chcemy docisnąć rower, sprawić, żeby był jak najcięższy, a teraz na podjeździe chcemy w drugą stronę sprawić, żeby był jak najlżejszy. Czyli jak to osiągam? Podciągając rower pod siebie. Zwróćcie też uwagę, że no logiczne, na pompkę wjeżdża najpierw przednie koło, potem tylne. Czyli będzie taka delikatna różnica, gdzie najpierw zginam łokcie, dopiero potem nogi. Zobaczcie, najeżdżam tutaj w dole, załóżmy, że jestem całkowicie rozprostowany i teraz zginam łokcie, teraz zginam kolana, tak? Tak, żeby w tym miejscu być maksymalnie zgięty, tak jak wcześniej. No i w ten sposób właśnie później, w kolejnym etapie będziemy to łączyć. Teraz praktyka. Tak jak w drugim etapie, najeżdżam i tutaj jestem całkowicie zgięty, prostuję się, ale teraz znowu podciągnąłem rower pod siebie. I chciałbym, no tutaj nie mamy takiej idealnej sytuacji, bo zaraz obok jest kolejna mulda i tak będzie najczęściej, ale chciałbym, żebyście właśnie skupili się na tylko zjeździe i podjeździe, a totalnie zapomnieli o tym, co jest dalej. Tak, żebyście mogli poświęcić temu pełną uwagę
i nie myśleć o tym, co się dzieje dalej, nie? Bo żeby wyćwiczyć jakąś nową umiejętność, przede wszystkim musimy się na tym bardzo mocno skupić. I dopiero później to przychodzi naturalnie. Teraz czwarty etap, czyli łączenie tego wszystkiego w całość. To jest najważniejsza umiejętność i to, z czym prawdopodobnie będziecie mieć największe problemy, więc to jest spodziewane. Tak jak widzicie, że na tym zjeździe chcemy maksymalnie prostując się wciskać rower w ziemię, a na podjazdach chcemy maksymalnie podciągać rower pod siebie, to teraz ciągle łączymy te umiejętności, żeby po prostu przyspieszać i przyspieszać i przyspieszać. Najtrudniejszą częścią tego ruchu nie jest samo dociśnięcie albo podciągnięcie roweru, tylko zczajenie, w którym dokładnie momencie to zrobić i załapanie tego timingu. Więc jak załapać timing? Polecam, żeby zacząć bardzo, bardzo powolutku i stopniowo dopiero wchodzić w prędkość, tak żebyście mieli czas myśleć, nie? Inaczej to zgubimy. Czyli ja sobie teraz ruszam, no i już to jest etap, kiedy faktycznie jedziemy pump track. Czyli ja sobie ruszam i zobaczcie, to jest to podciągnięcie, wcisk, podciągnięcie, wcisk, podciągnięcie, wcisk, podciągnięcie, wcisk, podciągnięcie, wcisk. I tak robię cały czas i chciałbym, żebyście robili to bardzo płynnie, tak powolutku, nawet sobie, ja teraz hamuję, żebym ja miał ten czas. Muszę mieć ten czas na myślenie. Zobaczcie, wcisk, podciągnięcie, wcisk, podciągnięcie. I w pewnym momencie po prostu zaczniecie. Teraz etap piąty, czyli zajmujemy się samym skręcaniem, samymi bandami. Na prostych już potrafimy wciskać, ale w tych miejscach możecie czuć, że chce was wyrzucić w górę bandy. Jak sobie z tym radzić? Standardowo na rowerze enduro w zjeździe uczę, żeby kłaść rower, a ciałem zostawać w jednym miejscu. Ale w przypadku zakrętów, gdzie mamy dużą siłę odśrodkową, ten efekt jest niwelowany. Gdy mamy dużą siłę odśrodkową, wtedy chcemy schodzić w zakręt tak jakby razem z rowerem, zostając w tej mocnej pozycji górnej części ciała. W zakręt wjeżdżamy w miarę szeroko i jak tylko wjechaliśmy, to kładziemy rower mniej więcej z kątem prostym do samej bandy. Czyli zobaczcie, że teraz mam położony dokładnie bokiem rower. Coś mniej więcej taka pozycja byłaby. I to, co jest ważne, ja od razu, gdy już wjeżdżam w zakręt, moja głowa patrzy na wyjazd z bandy. Czyli ja teraz w trakcie bandy dociągam resztę ciała do mojej głowy. Dzięki temu moja głowa działa jak taka nawigacja, która nawiguje całe ciało, kiedy zakręt się skończy. Dzięki temu moje ciało wie, kiedy przestać się rotować. Więc zobaczcie, że zaczynam najazd i tutaj położyłem się razem z rowerem. Jeszcze ostatni mały drobiazg, czyli jaką linię wybrać. Jechać dołem, górą, środkiem, jak to dostosować. Często słyszę, że instruktorzy każą swoim podopiecznym jeździć samą górą bandy, co jest bardzo dobrą radą dla doświadczonych i szybkich zawodników, bo góra bandy daje nam tak najwięcej podparcia, często też jest, ma najmocniejszy kąt, więc to jest taka częściowo prawdziwa rada. Ale ja uważam, że linię przejazdu, jak chodzi o wysokość jazdy w bandzie, powinniśmy dostosować do naszej prędkości. No bo gdy nie mamy tej siły odśrodkowej, żeby wjechać na samą górę, to to będzie dla nas wręcz złe. Bo wtedy wjedziemy szeroko, zgodnie z radą, ale zepchnie nas na dół i automatycznie na samym wyjściu to nas wypchnie do góry bandy, czyli finalnie z niej wypadniemy. Teraz zobaczcie, najeżdżam w tym przypadku z mniejszą prędkością i teraz no, czy tego chcę, czy nie, musiałem zostać na dole, bo do góry po prostu nie miałem jak wjechać. Gratuluję, oficjalnie potrafisz już pompować, a teraz przejdziemy do bardziej zaawansowanej techniki, czyli przejeżdżania takich muldek techniką manuala, tylko i wyłącznie na tylnym kole. Ok, więc zaczynamy naukę robienia manuala przez muldy w praktyce i zasada numer jeden, palec zawsze na tylnym hamulcu i lepiej jest, żebyście trzasnęli przednim kołem, niż polecieć na plecy, tak? Czyli zaczynamy pomalutku i chciałbym, żebyście w pierwszych próbach uderzyli przednim kołem o kolejną muldę, ale żeby ono się po prostu oderwało. Więc jak widzicie, normalnie zaczynam, pierwszą sobie standardowo robię, a teraz po prostu daję proste łokcie i odchylam się do tyłu. Nie robię nic więcej, żadnego dociskania nóg, żadnych dodatkowych ruchów. Po prostu mam proste łokcie. Tylko na tym się skupcie, żeby mieć w pierwszych dwóch, trzech próbach proste łokcie.
Tak jak widzieliście, w pierwszej próbie chciałbym, żebyście tylko trzasnęli przednim kołem o kolejną muldę, a to, na czym macie się skupić, to bycie z tyłu i to, że mam proste łokcie. Czyli po prostu odchylam się do tyłu i nic nie pompuję. Tego nie dociskam nogami. I teraz, jak już zrobiliście 2-3 próby, mniej więcej złapaliście, jakie to jest uczucie być na tym tylnym kole, to teraz zaczniemy dociskać nogami i to sprawi, że tylne koło pójdzie Wam w tą muldę, przyspieszycie, a przednie koło jeszcze mocniej się uniesie. I to jest właśnie ten moment, kiedy musimy uważać, bo łatwo możecie przesadzić i wtedy Was całkowicie wysadzi do tyłu. Dobra, więc ruszam tak samo jak wtedy, pompuję normalnie, ale teraz proste łokcie i dociskam nogami. Zobaczcie, to co jest bardzo ważne, to dla mnie tylny hamulec zawsze jest taką, o widzicie, kontrolą. Tak jak widzieliście, cały czas płynnie dodajecie coraz więcej mocy nogami i po prostu zaczniecie robić przez to manuale. Jeszcze raz przypominam, paluszek na tylnym hamulcu i stopniowo małymi kroczkami. A teraz kolejny etap, czyli latanie. I teraz ostatni, siódmy etap, czyli po prostu przelatywanie takich muldek. Jak to się dzieje? Tak jak wcześniej takie muldy chcieliśmy zassać, czyli podciągnąć pod siebie, tak gdy chcemy je polecieć, to po prostu musimy zostać w tej sztywnej górnej pozycji. Czyli tak było wcześniej, podciągam rower pod siebie, a teraz jak chcę polecieć, robię zmianę, czyli decyduję się polecieć, po prostu jestem sztywny. To nie jest do końca technika latania, ale tak na chłopski rozum po prostu musicie się usztywnić. Czyli zobaczcie, jak teraz chcę się z tego wybić, to tak jak tutaj pompuję, tak tutaj zostaję sztywno.